Zobaczmy to. Tu pojawia się jakaś aferka. Tego nie widziałem, jak widzicie mamy... Ja wysłałem na grupę to. No ale ja tego nie widziałem. Aha, okej. Okay. No ogólnie Patty Mulczano rzekomo przerabia zdjęcia, nie? To poczekaj, no, to zobaczmy. Dobra. Poprawiają swój wygląd, robią sobie jakieś tam operacje plastyczne, dobrze pozują i to jest... To dla mnie to jeszcze jest okej. Okay. Najbardziej chujowe to jest jak ktoś udaje, że wygląda lepiej niż w rzeczywistości, w sensie photoshopuje zdjęcia. Bo to sprawia, że później te obserwatorki, takich influencerek, no wpadają w kompleksy. I teraz wam pokażę Patrycję Mulczanów. Ja bardzo... Fajna Patrycja jest, nie wiem czemu to zrobiła, no ale... No i mamy tutaj zdjęcie Patrycji Mulczanów. Ona wrzuciła to zdjęcie 2 dni temu, 84 tysiące polubień. To były 3 zdjęcia jakby w jednym. Wiecie o co chodzi. I teraz patrzcie, no ładna dziewczyna, nie? Luks, po prostu luks figura. Wcięcie w talii, talia osy, wiesz o co chodzi? Ale w tej chałupie, patrzcie, uszczelka idzie. Ono rzeczywiście jest tutaj trochę krzywsze. A tu akurat, gdzie jest bioderko, uszczelkę kurwa tak jakoś wyjebało w bok. Tutaj... Też jakoś tak, widzicie, te linie tutaj nie są proste, tylko też jakoś tak akurat... No prawa strona jest bardziej legitna niż lewa, no ale chodzi o to, że później jest jeszcze zdjęcie w tej samej kietce chyba z właśnie konferencji, gdzie ona stoi i nie ma już tej wcięcia tego, czy co, okay. Czy jakoś tak. Gdzie tyłek powinien być większy, to i uszczelkę jakoś odchyla, więc... No, Rolo wlatuje, robi nawet na budynkach mocne wrażenie. A na następnym zdjęciu z tej serii, czyli tym drugim, tutaj o, no to już o, uszczelka się już jakoś wyprostowała. Tutaj też już widać są proste te, nie wiem, jakieś tam ozdoby, czy kolumna, czy co to tam tutaj jest. Nie wiem. Na trzecim zdjęciu, no też, te uszczelki, ale to już delikatnie, to już tak tego nie widać, nie? Więc tutaj to jeszcze może by nikt nie zauważył, że tutaj nagle ściana idzie tak, no, delikatnie w bok, widać tutaj tą... jakąś pracę, ale... Wsunęła to zdjęcie? Serio? Czy jest to pierwsze zdjęcie? Zaraz sprawdzimy. Ja tam słyszałem, że ta willa, no tam, że i wilgoć wychodzi podobno, ale kurwa, no Patrycja, jak uszczelki przy robieniu zdjęć się wyginają, no to będzie kurwa nieszczelne okno i tam się nie ma co dziwić, że... Była po prostu taką hotówą, że przetopiła uszczelkę. Stopiła w szkło. Kolumna i krzywe zwierciadło pokazywało. Nie na łeb. Oczywiście było, że przepiękna kobieta, Patrycja dziękowała za dobre komentarze. No ja tutaj napisałem, Patty kochanie, wyglądasz dobrze na żywo. No Patrycja bardzo ładna dziewczyna, ja nie wiem po co przerabiać. No i zdjęcie już zniknęło z internetu. No usunęła rzeczywiście. Teraz pewnie za kilka, za 3-4 dni, jak zrobi się o tym głośno, bo ja uważam, że to jest bardzo chujowe, nie? Bo to sprawia, że młode dziewczynki to mają kompleksy, bo kurczę, te influencerki takie piękne, takie kształty mają kobiece. Wcięcia w talii, ja takich nie mam. I tym dziewczynkom jest przykro, nie? Ja uważam, że Photoshop jest w chuj gorszy od robienia sobie nawet operacji plastycznych. I teraz za kilka dni pewnie Team X się naradzi i wymyślą, że nagrywają taki film, że specjalnie przerabiają zdjęcia, żeby zobaczyć, kto jest spostrzegawczy, żeby zobaczyć, kto zauważy, że taki prank. Ale powiem tak, już była influencerka, która też próbowała coś zatuszować filmem i nie wyszło jej to najlepiej. Nie polecam. Teraz pewnie za kilka... No ale zobaczcie na Patty przykład... Patty Mulczanowa. No nie ma tego nie zdjęcia. Nie ma tego zdjęcia, rzeczywiście. Zobaczcie na przykład nas. No my to wcięcie w talii ewidentnie. Słuchaj, mu tutaj wcięcie zajebiste na brzuszku swoim zalunym. Ty oczywiście twój... Zalundy. Moi drodzy, nie ma co, Patty. Nie ma musisz, co. Uwierz mi, nie musisz. Nie musisz. Ja z całą brzydotę polskiego internetu przyjąłem na swoja klata. Nie? Wszyscy jesteście kurwa piękni. Jak ludzie patrzą na mnie, to... Ogólnie ludzie wchodzą na nasz kanał, to mogą się dowartościowywać. Ja jestem czmielem polskiej tuby. Ja mogę przejąć... Ja wolę być najbrzydszy, niż walczyć o rolę najpiękniejszego. No i to jest to. Taka jest prawda. No. I tyle. Caps był, wiadomo. No. Był. Tak jest. Bajaderka była dzisiaj. Nie ma co, hopie. Ja powiem ci, nie? Ze mną mogą się utożsamiać wszystkie ziomy takie, wiesz. To jest wtedy fajne. No to jest fajne, no. Niż walczyć o bycie jakimś tam, nie wiem. No jakie wycięcie? No chłopie, ja wycięcie mam takie, że to kurwa. Dokładnie. Nie, ale tak szczerze to ten, to... Może fajny bębenek, nie? No, kalgon. Nie będę ukrywał, ale... Masny czmiel. Bąkol.
Nie, ale tak szczerze, no to Patty też nie musiała chyba usuwać tego zdjęcia. Chyba, że uznała po prostu, że jak Wardęga powiedział, że przez Patty inne dziewczynki, które widzą właśnie, że wiesz, że ideał kobiety i krągłości idealne, gdzieś tam te talie i tak dalej, no to Patty pewnie pomyślała, kurde, rzeczywiście może tak jest i usunęła. Jeżeli to był powód, no to spoko, a jak po prostu tylko przed krytyką, no to tak też średnio, ale w sumie jakby rozumiem, bo Wardęga je, wiadomo, że jest kombajnem, jeżeli chodzi o ten, nie? No niszczyciel. Ona, no niszczyciel. Oro. Mocne oro, nie? Ale luz, Patty. Patka Mołczanow. No. I tak nie zrobiłeś, nie? Ktoś nic specjalnie tam, nic ci się nie stanie. Jestem przekonany, że po czymś takim to tam luz, nie? A powiedz mi, Ulfi, ty używałeś kiedyś filtrów na Instagramie? Używałem, wiadomo, że używałem. Zawsze sobie zmieniałem ten, buzię w tego, w... No są no, te nie, filtry zmieniające. Tylko nie powiedz nic mrożącego. Sobie. Nie, no stary... Nie, no mam te filtry, czekaj, bo ja nawet nie wiem, jak się ten filtr nazywa, ja zaraz powiem. Ja zawsze używam tego, albo mam Khabiba na plecach, albo mam ten, albo mam, o to się nazywa New Me. I robię sobie taką fotę i mam coś takiego. Pokaż. No tego nie jestem w stanie... Aha, bo to jest... Poczekaj, daj no, patrz, daj no. To tak można. O. To są najlepsze. No, ja coś takiego używam i ten, i pozdro. Kurde, no nie wiem, no. Mruzidł. Zmroziło.